żeby walczyć jeden przeciw drugiego. Na scenie, arenie politycznej, na ulicach, tam reszta. I nic się nie zmienia w tym kierunku. A sama Polska, jak była słabą w międzynarodowym arenie, tak i pozostaje się. A tu wewnątrz kłótnie. Bo po innemu nie mogą żyć Polacy. No jak to zmieni? No, przychodzi rachoń w obiad, zjeść coś. IPN ukraińsko-polskiego odpowiada temu rachuniu tak i tak. Мы знайшли таку правду, яка є сам відкрита і відкриває ще більше правдивішу правду, яка захвицається, що ще діє, якась правда там. Бо поляці вже набридло бачать вевнуть себе. Вони хочуть довідати, що там правда десь поза теренами Польщі. Невольно жировати чужим меншинством. Дійсно поляці 9 мая. Chciałem by zapytać o Polaków, dlaczego endecja polska, no dobrze, oficjalna Polska, wszystkie prawicy europejskie, tam gdzie prawica polska, oficjalna, PiS, wyciąga rękę o mocy lub współpracy, to wszyscy ci świry, na przykład Orban, kiedy współpraca z polską prawicą, z rządem polskim, potem Orban przyjmuje u siebie Putina, zabójcę Polaków pod Smoleńskiem. Druga judaszka to Le Pen. Minister Właszczykowski z nią sfilmował się, a potem Le Pen jedzie do Putina, zabójcę Polaków pod Smoleńskiem. Jakaś hipokryzja z tym wszystkim, Polacy. Polska była jedynym narodem, jedynym państwem, które nigdy nie kolaborowało ani z sowieckim, ani z niemieckim zaborcą. Odwrotnie, stworzyło wielkie państwo podziemne. I te wypowiedzi Antonia Macierewicza, że Polska nigdy, przenigdy nie kolaborowała nie z Sowietami, nie z faszystowskim, hitlerowskim reżimem, to powiedziano na apele, uroczystości, powiązanym z naszym wspólnym smoleńskim bólem. I nawet do takich wypowiedzi pani Antonia Macierewicza, którego my wspieramy, ja na przykład wspieram, a za mną powie, my ufamy tobie i dlatego wspieramy to, co ty mówisz, bo ich mózg nie badający tego siego, czegoś nie rozumie, to co ty może być rozumiesz. Dlatego my wspieramy pani Antonia Macierewicza, a te sprawy powiązane z kolaboracją, z reszta będziemy rozpatrywać w innych kołach, bo to dotyczy całej Polski, nawet komunistycznej Polski, nawet lewackiej Polski, nawet ja już nie biorę w ogóle szatańskie polskie, pedalskie. To już nie Polska. Ale częścią Polska jakąś była w tamte czasy i ten lud, to, który pozostał się od tej Polski, która była w tych lewackich, socjalistycznych rządach, ten lud niestety on przeszkadza i nowoczesnej, no w sensie Polski, teraźniejszej nowej Polski, żyć i trwać razem z Ukrainą i europejską wspólnotą, też normalną, którą też trzeba leczyć, tak samo jak i Ukraina trzeba leczyć, i Polskę trzeba leczyć, wszystkich kurde trzeba leczyć, trzeba tu było przyjść z kapeluchem lekarza. Kupiłem kurde Polacy aparat bez powrotnego monitoru ekranu, kurde, ale pilnie potrzebował, tak żeby i nie drogi, ale no co jest, to jest. To, co siebie nie widzę i tak ogólnie na ten background powiem, że no tak na przykład odpoczywają ministry PiS, propolskie ministry, o co chodzi. Odpoczywają, przyjeżdżają z urlopu lub z jakiegoś wydarzenia politycznego, patosnego. Kurde, oni tam przemawiają, wszystko w porządku, przyjeżdżają. A tutaj sygnalizuje pan Jarosław Kaczyński, że kurde coś fermentuje w
pseudonarodowcy, narodowcy, Paweł Kukiz, fermentują, trzeba ich wesprzeć. I dlatego potem wychodzi minister Błaszczak i zaczynają mówić: banderowcy, trzeba ich tego, my nie przyjmiemy taką Ukrainę, która banderowska, upowska, która wyczynała Polaków, no i różne. Nie czujemy się także spadkobiercami totalitarnej władzy. Dziś na Ukrainie spotykamy się z kultem Bandery, a więc człowieka odpowiedzialnego za zbrodnie wobec Polaków. Ludobójstwo dokonane przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu w 1943 roku. Przypomnę, że wówczas w bestialski sposób wymordowanych zostało ponad 100 tysięcy Polaków, w tym kobiet i dzieci. W medialnej przestrzeni można spotkać wiele wypowiedzi pana Piotra Tymy w sprawie właśnie żalącego się, że rząd polski nie dofinansował obchodów 70. rocznicy akcji Wisła. Nie mówiąc, kto konkretnie, gdzie, ile, z jakich źródeł, no już milion razy o tym mówili, że Bandera pod dowództwem, że Bandera wysyłał właśnie, że panu ministru Błaszczaku i panu Jarosławu Kaczyńskiego SMS-y w przeszłość o tym, że będzie taka i taka rzeź, wtedy ja daję rozkaz. I potem on mówi to i w porządku, dalej trwa taka linia polityczna, idzie tam i 500+, wszystko fajnie. Ale to, co na międzynarodowej arenie, to już zaczyna wahać się, śmierdzić, jak my wiemy. I gdzie ta Polska oficjalna, która kolaboruje, wychodzi oficjalna Polska przez takie wahające polityczne manewry polityczne, tam gdzie trzeba nacisnąć na frau Merkel, żeby ta rozluźniła się w sprawie przycisków na Polskę, a dlatego trzeba z Orbanem, a potem Orban jedzie do, Putin jedzie do Orbana, potem sama Merkel jedzie w Soczi, lub Le Pen, Błaszczykowski jedzie do Le Pen, fotografuje się, potem ta Le Pen jedzie do Putina, który zabił 96 polskich patriotów. I takie koszmar. Też taka kolaboracja nowoczesna z tymi, kto zabił polskich patriotów. Dlatego Polacy z tymi pięknymi widokami nie trzeba wracać i zapominać. Wszystko, co dzieje się, jak wewnątrz Polski, fermentuje się lewactwo na bzdetach, bzdurach idiotycznych. Dlatego nie trzeba te idiotyczne bzdety samim wytwarzać. Dawać przykład wacie polskiej, żeby ona tymi bzdetami, a wy bzdety i my bzdety. I co to, Polska bzdetów? Z kim tak Polska będzie kolaborować? Z Afryką? No, raczej z kontraktami i z surowcami. Dlatego ja mówię, Polacy, żeby mówić takim kluczem, że nasza władza sprawiedliwa, taka, przeszła na męczennictwie, возродziła się narodowa na męczeństwie bohaterów polskich. A to wrogi, ich trzeba pozbyć się, ale przez to, co my humanni, my Polska chrześcijańska, my nie będziemy ich w lagrach i w obozach koncentracyjnych usuwać, tylko wywieziemy do Syberii. A przez to, co i Ukraina, i Polska nie ma Syberii, nie ma takich miejsc, tam gdzie za tysiące kilometrów można było ten naród, żeby ich nie pozbyć się takim czynem, żeby oni żyły tam sobie, mieszkali gdzieś tam w tundrze. Dlatego trzeba gadać, trzeba temu narodu, jak w Biblii napisano, policzki czasami stawiać swoje przez ideę polską, żeby ta wata
Polska, Wliwacka, różna pseudonarodowska, nie zmiażdżyła, nie sprzedała znów Polskę. Dlatego trzeba ją przekonywać, bo no bata, no ależ to ludzie, toż kurde, miedwiedzia w cyrku uczą na lesopiedzie, na bajkę jeździć, a czy my ludzi nie nauczymy, tylko trzeba uczyć tak, żeby to weszło do nich. A dlatego trzeba tą prawdę, żeby ona była na tyle prawdziwa, na tyle przeszkadzała wszystkim, który posiada, czy władzy, czy byle co, i przypadło się ludziom, żeby te ludzie nie pozostawali się bydłem i baranami, za którymi ganiają się azjackie totalitarne reżimy, bo im trzeba ta wata, ta bydło, ta masa baranów, którymi lekko kierować. I oni nigdy nie powiedzą tą prawdę, bo ta prawda im nie wygodna, a wygodna tylko goebbelsowska prawda. A nam wygodna, chrześcijanom, normalnym, byle kto jaką władzę nie posiadał, tylko ta prawda, no chrześcijańska prawda właśnie, bo i byle jaką prawdę można też, no byle jaki ład na żałości, na męczeństwie, na byle czym przekierować na nieprawidłowy kierunek. Dlatego i ja mówię, że tej prawdzie, która najprawdziwiejsza prawda, dopomaga Duch Święty, bo On pilnuje, żeby ta właściwa prawda włożyła się nie tylko w uszy, a w inno wyleciała, a i w serce, i w dumę narodową. Ta całkowita prawda, żeby człowiek mógł dysponować i bronić siebie, swój wizerunek świata tą prawdą. Kurde, jak już tłumaczyć Polakom, bardzo trudno. W ogóle bardzo trudno swoim. Azow, prawy sektor. Teraz my wlezli przez judomafię w taką ślepą uliczkę, że teraz tak jak 2-3 roki temu, bardzo tak niebezpiecznie. Dlatego trzeba wtuldykiwać, wtłumaczyć młodym chłopcom taką prawdę, która wyzwoli nas, nasze narody, od nieprawdy. No na przykład miejscowy zarząd w Charkowie konsularnej Polski, z nimi w ogóle o politycznych sprawach, o historycznych sprawach nie da rady mówić, chociaż normalni ludzie, ale oni pod zarządem, pod zaborem swojego dowództwa w Warszawie. Dlatego ile czasu, ile time, how many time I was wasted, zgubiłem na darmo, prosząc u nich stworzyć w Charkowie tylko muzeum Katynia z artefaktami Katynia, żeby nie jeździli na memorial młodzi Ukraińcy, charkowczanie, młodzi ze szkoły, studenci, a żeby oni mieli możliwość w Charkowie odwiedzić muzeum Katynia i popatrzeć, zobaczyć. Trzeba jakiś lokalik malutki. A jak ja patrzę, terroryzm, terror, czerwone, zrobili 500 milionów złotych, wydali. Kurde, dajcie nam forsy jakieś normalne, żeby my tutaj coś zbudowali normalnego, żeby tutaj była jakaś stolica polityczna, Charków, proukraińska, a również i propolska, pronormalna. Nie, nie ma tego. Gdzie te pieniądze w śmiecie przetwarzają? Kurde, jakaś fabryka polska, rządowa, polityczna dla przetwarzania pieniędzy w śmiecie. Na to, jak złote czasy wytracają się w nigdzie, po prostu upływają w nigdzie. Dlatego i jak nie ma forsy, trzeba budować wirtualne muzeum, instytucja mózgu antyrozbiorowego. Tam, gdzie taka wystawa będzie, idą młodzi Polacy, przyjechali ze szkoły,
idą, a tam takie miejsce obrazków pośród, i oni podchodzą tak powoli, młodzi przyjechali ze szkoły, z Wielkopolski na przykład, lub zachodniopomorskiego, lub z dalnego, bliźniego Górnego Śląsku. Przyjechali i tak, i, lub z Białopodlaski. Idą i tam coś takiego świeci się. I tutaj raptem wylazi stąd taka, ну, можно виртуального, можно, ну, лепи виртуального, якийсь такой куклы, манекен. Такий помещик, который скачет и на своем там вузку с кобылом и всех начинает бить наоколо. А тут и границы. Граница Украина, а он въезжает, Украина бьет. Немцы, оба, немцев бьет, всех. Литва, Лотва, Чехи, о, курди, чехи, маджари тут задалеко, не бие, всіх бие, і потім своїх поляків, помешчик, буржуй, бие. То такий наочний приклад такої історії, що нас всі зраджили, і нас всі, ну, такі польські, ністати, прикрас, який справедливий є. І нас всі згломбили, і нас тільки за те, що ми поляці. Курди. Я не знаю, як то і назвати. І той помещик, той буржуй, який б'є своїм батогом, буде таким прикладом, що чи він помещик, чи він поляк, невідомо. Ну, але б'є всіх для того, що всі поляків не любили в свої часи. В свої часи. Не завжди так було. Жімнютка, курди. Але то файне. Dlaczego PiS-u teraz tak ciężko? Że, no, to wiadomo dlaczego, bo to Polska. Polską PiS przyjął jako kraj bardzo paternalistyczny. I zamiast tego, żeby ten paternalizm z Polaków, z polskich głów jakimś czynem wyeliminować, no, czym? Swoim przykładem. ІПН в свої часи був на користь Туску, коли був проти Валенці. О, був навіть на користь СЛД, Союз Лівіці Демократичний. І Квашнівському, і тим іщим, бо він вилімінував течки і якимсь чином стримував Лех Валенце і його челядь, екіпи. Потім він, той ІПН, став, вже коли став грищ, саме СЛД, потім Туска, як конкурента СЛД, теж на початку був потрібен ніби так, а потім, коли став грищ, той ІПН всіх, і зараз він нікому не потрібен, ні навіть ПСЛ, хоче його так тільки знищити, żeby tam w kątu gdzieś siedział i nie wrzeszczał. Ale jak co powiedzieć, że IPN Ukraińców zapytać u nacjonalistów, no takich partyjnych nacjonalistów, czy on potrzebny ten IPN? Nie, IPN on antyukraiński, antybanderowski, antyupowski, on anty w ogóle to, co powiązane z nacjonalnej ideą ukraińskiej, bo on ставя под сумнение, под питання в агуле територіальної цілості України. І то саме те питання було на мільйон часу розпинтивач цей клубок. І офіційна польська, це то неофіційна польська, який мовив Антоній Мачеєвич, зажунт польський офіційний в Лондині, коли той офіційний польський, який була, повинна бути на теренах Польщі, ще не було, бо було гітлеровське, комуністичне, іго, окупантче. А потім по тих окупантах зараз дуже тенсно ліваці і полпольські, яка за дві каденції за Туска голосувала, там такий балаган з тим шістким. Але винні українці. І та пагарда, на яку, ну, прийшов, оженил, що фацит, он це от кобіти цось. Такого, щоб подарувало його, щоб створило в ньому цось такого
przyjemnego. Władzę jakąś tam seksualną, jakąś jeszcze, czy o tatusie jakieś przedsiębiorstwo, czy jeszcze coś. Tak samo jak kobieta chce, lub jakieś tam władzę, ale jaką władzę? Ona stara stanie za parę lat, jak zechce tą władzę nad kimś mieć przez satysfakcję tam seksualną i resztę. Lub też chce jakieś przedsiębiorstwo od młodego męża swojego. Może nie super właściwe przykłady, ale kiedy przychodzisz do czegoś, do mety, do władzy, to chcesz, żeby to ciebie przypodniosło nad czymś. A co to czymś? Już czymś, to co nad czymś pokazało siebie, zademonstrowało jako opozycja, jako nacisk Europy. Już tam PiS nie bardzo chce posuwać się, a zaczął targowiny. Targowiczne targowiny. Za to ten władza, ta taka, no, limbiczny system mózgu rządowy, on wszystko to na Ukrainę poszło. Że, o, banderowcy, a my tu, wy tu przyjechali do nas do pracy, spierdalecie. No, lepiej spierdalecz do Niemiec, do pracy, Ukraińcom. Tam teraz już nie 8 euro za godzinę, a tylko 5. Koledzy dzwonią i mówią, kurde, imigrantów tyle, że po prostu nie ma ni pracy i praca darmowa. Dlatego Polacy, ja mówię, żeby iść długą drogą, ale trudną drogą. Dlatego Bóg i daje człowieku lub politycznej sile takie opcje, że trudno, ale na kimś ten trud wachlarz tej prawdy, na którą przyjść do telewizji polskiej, przecież mają niezłe zarobki. Wszyscy, w ogóle politycy, media polskie. I tam oni tylko tam siedzą i ja tak myślę, że tego się... I przez taką narrację Polacy pozostają się w gruzach tego polskiej mentalności, pionu, który będąc u Słowian, ten pion przyjęcia i percepcji tego podporządkowania siebie do jakiegoś mocnego wpływu władzy lub jakiegoś jeszcze ruchu politycznego, społecznego. Polacy idą do tego pionu, zapominając o podstawach patriotyzmu, o podstawach w ogóle, na czym trwa Polska. Oni idą za tymi, bo oni przyzwyczaili się ze Związku Radzieckiego, a przed tym z czasów carskich, z rozbiorowych lub ze szlachty podlegać pod kogoś. I ten pion paternalistyczny ime kieruje i prowadzi i po dzień dzisiejszy za sobą. Trzeba ten pion naprawiać, żeby ten pion był podporządkowany w narrację prawdy, narrację chrześcijańskiej prawdy, ale to szlach nie bardzo łatwy. Dlatego oni i nie idą, bo to trudno. Polacy po temu szlachu. Oni idą po takomu szlachu, jako kiedy Owsiak robi jakąś sprawę super, tam gdzie oni mogą zaistniać, tam gdzie oni popatrzą siebie, tam jak wychodzą na jakieś święto, tam politycy stoją, coś tam rozmawiają, kamery tam, telewizja, wszystko, i on tam łazi z kamerką tam i rączką kiwa. Tak Polacy chcą, oni nie rozumieją, co w ogóle na świecie się dzieje, oni chcą gdzieś zaistnieć, żeby ich pokazali tam gdzieś coś, bo nie ma swojego mózgu, i oni chcą podlegać pod czyjś ruch, z kimś walczyć, coś tam siebie pokazywać, że oni taką narrację mają, że my tacy, a ci... O. Przez pogardę ten pion robi, przez pogardę niestety. I dlatego, no co my możemy, co ja tam mogę przeciwstawić temu pionu? Pionu pogardy, co? A nic, kurde. Oprócz tej prawdy, która jakimś czynem będzie usłyszana
Duchem Świętym i dostarczona do odbiorcy jakiegoś przynajmniej. Nie tego pionowego, owsiakowskiego lub pseudonarodowskiego, który skacze jak mumba-jumba. I nie ma takiego, że no, trwa program TVP-Info i widzę polskie patrzą na to. Nie tylko TVP-Info, a i TVN, no, w ogóle media polskie. Oni tak przez jakiś czas, Polacy siedzą, oglądają. Tak, kochanie, włącz telewizję, co tam? Aha, tak, wiadomości, tak, wiadomości. Polityczni działacze przyszli, coś nowego gadają. O, i ja z nimi coś tam tego. A z jakiego roku żona pyta ten program? No jak? Śmieszny, online. Dzisiaj, teraz oni mówią. O kurde, a ja myślał, że to 95 roku lub 2006-2007 roku program, kurde. Jesteś głupia baba, kurde, nic nie wiesz, nic nie znasz. To dzisiejszy program o tym, czym tego. Ale żona mówi, no wygląda to jak 10 lat temu. To samo, nic się nie zmieniło. No trochę tak, zmieniło, bo PiS przyszedł. No, o tym my tak, ogólnie mówiąc, nic się nie zmieniło. Bo nic się tu właśnie nie zmieniło. Taka sama pogarda. Takie same polityczne rozrywki w Polsce. Nic dodać, nic ująć. Ci chcą znieść CBA, IPN, ci chcą służby informacyjne, kremlowscy, jeszcze. To samo, tak trwa. A czemu tak trwa? Zapytać chcę. I nic się nie zmienia. I w Polsce mniej międzynarodowej pomocy, międzynarodowego przycisku za Polskę, a nie przeciw Polskę. Przyczyna bardzo prymitywna, bo dziesiątki tysięcy telewizji w Polsce, każda z nich nurtowa w swój mózg, lub to antyrozbiorowy mózg, lub rozbiorowy mózg, ale każdy otrzymuje satysfakcję z tej telewizji, żeby walczyć jeden przeciw drugiego. Na scenie, arenie politycznej, na ulicach, tam reszta. I nic się nie zmienia w tym kierunku. A sama Polska, jak była słabą międzynarodową arenie, tak i pozostaje się. A tu wewnątrz kłótnie. Bo po innemu nie mogą żyć Polacy. Taki tryb mózgu pionowego u nich. Że ten pion dzieli się na resztę pionów, którzy walczą między sobą. Jak to zmienić? No, przychodzi rachoń w obiad, zjeść coś. Kurde, ciężko pracował. Żona, ja jestem głodny, kurde, daj zżyć coś. Kurde, ja zaraz odgryzę, głodny pierdolił, kurde, na tym budownictwie. Odmroził sobie nogi, kurde, pracował cały dzień, zarobił dzieciakom naszym, tak, na samochodzik, tak, na nowym zabawkę, na tablicy nowym będą mieli, tak. A teraz masz, tak, czuję już, żona coś szykuje, obiad i póki jedź, są 10 minut, ja karachoń, zaraz, kurde, hobby mam takie. Polityka, prowadzić programy polityczne. I my rozstrzygniemy dzisiaj, włączam tego siego, bo ciężka praca, nie ma czasu, żeby zajmować się polityką, bo rachoń otrzymuje pensję tylko za tą pracę, a żadną polityki nie ma, zero, nic. I tak 10 minut przed obiadem żona szykuje, i on tam dzwoni, tam, tak, chcę dowiedzieć się u pana, który zarządza, no tam nie pan, państwo zarządza, lepiej u pięknej dziewczyny zapytam, jest są tacy w Charkowie, uch. Jakie takie wasze stanowisko na dzień dzisiejszy, co tam tych zaburzeń politycznych, nacjonalistycznych, w tym miejscowości
relacji między Przemyślem i Lwowem. Coś tam ja słyszałem, a no odpowiedź. I taki ekipa IPN ukraińsko-polskiego odpowiada temu Rachuniu tak i tak. Мы знайшли таку правду, яка є сам відкрита і відкриває ще більше правдивішу правду, яка на день дійсніший існує в агулі, в посіданні в агулі всіх правд. О, курди, а ну та, і бачи Рахунь, а тут і телевізія польська, і там лече, лється он пеньошки. Юж не треба йому зараз іщ допрацовувач. Он, курди, усяд запам'яв о тим їдзені, і там триває реклама лече, он влонча, і його телевізія набіра, там мільйони відзів, вже зараз і всичко, і реклама, пошли нормально, замовляємо у нього рекламу, тищенці, хопа, мечен, два, другі, телевізія так розраста, що, бо то інтересно, то захвицайонся, що ще діє, якась правда там, бо поляці вже набжидло вальчать вемнонч щебе. Вони хочуть довідати, що там правда десь поза теренами Польщі, поза тим всім, який той уклад набжит вже вевнонч Польщі вальчить, єди на других, а вони вже ніякі, і вже набжидло всім. Чи то матеріал 10 лет, чи то дійсніший матеріал, вже нікого не інтересує. Це дуже цікаво, як там життя на Марсі. Зараз задзвонимо до екіпи українсько-польського ІПН, там ні жаринов нема. Ні міністрів Маріушов Блашаков. Там зажунзаємо чи ктури пільнуєм пшешень українсько-польськом. І не краю теж там, і німці, і Лотва, Літва. І всі ці нормальні панці, ктури долончили ще до тієї спільної правди. Вони бадаємо. І то шоу теж, я мислю, що бенче приносило. Би, гді би, чи такі пеньошки, ктури і овсяку не снили ще. Щоб то ж не йшло на якісь там скутери, на якісь там Мальдіви, яхти, заграничні подружжя, там жарче, там я приїхав, курди, там я синок того сього. Ні, то бенче іщ на християнському правді, на відбудування структури такої, впливу медіального, християнського і правдивого, стосунків між народових, там різна решта. Саме вече, що то тільки боєчки. Такого, ну, праві нема, не було і не бенджі. А не стети. Бо мами ми дочинення, і українці, і поляці, але українці зараз мають досвідчення гошки з цим воїном. Поляці, і дінки Богу, не мають, але разом з тим і не мають досвідчення тлену правди польським тим мозгі, який став вже музейним експонатом на арені польська і міжнародовій. І так владза польська дійсніше на тилі не розуміє, що можна іщ, що можна як Пентакс, як Кенон, як Нікон, як Фуджі фільм, взраща матриці своєм, своєї фірми, яка конкурує з іншими фірмами, тоді би і ПІС нарешті би зрозумів. І так то повинно і бути, що не треба лазити за кимсь, за Мілєром, СЛД, ШМСЛД, за псевдонародовцями, просить їх, щоб виспішили, якісь допомогли в проєкті якимсь свої глощики. А за то треба плачити якимсь ценам. І плаче за то Україна. І більше повірити не так Україна, як чи жолнежі, які вальчують на передній лінії фронту. Бо Україна сам зараз і порошенковська юдомафія, яку пільне треба зносити в Україні, бо вона наробить дуже вілі корупційних і торговічних бід, як наробила мафія Туска. Власне ж завжди так було, є і бенджі, що ну, народ таки, ну, не всі швенчі, і не тільки генетичні, а через найглубніше виховання.
zawsze będą ludzie sprzedawczyni, ale taka współpraca, o której ja mówię, bardziej będzie zdolna do uniemożliwienia, żeby ci ludzie swoim bzdurnym paskudstwem doprowadzali Polskę lub do ekonomicznego, moralnego, duchownego, wojskowego, byle jakiego rozbioru i zaniedbania i ośmieszania Polski. Nie tylko na arenie międzynarodowej, a w ogóle. Dlatego ta walka i definiuje się i potrzebuje ona posiadania tylko takiego trybu, o którym ja mówię. Taki tryb, który głosi podstawowe rzeczy. Jak co ty przyszedł do władzy przez męczeństwo swoich braciów, swojej lub opcji politycznej, lub przez to, co przez ich śmierć lub męczeństwo to doprowadziło ciebie do władzy, to ty nie powinien przez nieprawdę, przez kłamstwo, przez propagandę zaniedbywać męczeństwo innych i tańczyć na nieprawdzie, żeby tylko utrzymać się za rachunek okłamywania kogoś. I najgłówniejsze, że nie wolno, jak co twoja opcja polityczna są na męczeństwie, nie wolno żerować cudzym męczeństwem i nazywać to męczeństwo cudze gumnym, w ogóle nic nie wartym. Dlatego Bóg wiele władzom, które przyszli na namówienie o wielkości patriotyzmu i reszta patosa i nie daruje tej władzy, bo ona zaczyna skakać i zaczyna żerować tym samym patriotyzmem. I ten temat, to pojęcie państwowości, co jest oficjalną Polską, jak my dobrze wiemy, Słowianie, no właśnie Polacy lub Ukraińcy też, są narodem paternalistycznym i lubi pionowość w zarządzaniu im. Byle jakie wiersze, to tylko fabularność o wolę, swobodzie i reszta. Właśnie nie porównuję w żadnym wypadku do Północnej Korei lub do Rosji, tam do Azji, azjatycki skład, mentalności ludzkiej, to już w ogóle nie do porównania. Ale ja mówię o przykładach, z którymi trzeba porównywać, żeby nasze narodowości, nacje były przynajmniej dorównywali się do poziomu, kiedy ta wolność składa się nie tylko z wierszy, nie tylko z cytaty wierszy Zbigniewa Herberta lub Tarasa Grygorowicza Szewczenko. I ta mentalność składa się jedną całą w państwo, które przez swoje rozbiory, swój pion dobrego naśledzie. I tutaj nie trzeba być aż wielkim politykiem, żeby zrozumieć, że IPN w swojej zasadzie nie może być politycznym. Ale całkowicie apolitycznym IPN też i w Ukrainie, i w Polsce nie może być całkowicie, bo to, czym zajmuje się IPN, to właśnie, że polityka, która lub doprowadzała do rozbiorów, lub wywodziła kraj z rozbiorów. I właśnie, że IPN jako instytucja naukowa, jako swoim przykładem zabarwień złych dla Polski, powinien rozstrzygać te nastroje społeczeństwa, żeby ludzie jak do sądu zwracali się w moralnych, etycznych, duchownych swoich zasadnościach do IPN i otrzymywali odpowiedź, że to tak lub nie tak. Jak Polakom zachowywać się? Natomiast, na przykład, w narodowym sensie, może IPN niby tak teraz przyciska, tam i komuch, i tych, i sich, wszystkich przyciska, ale w międzynarodowym sensie, jak popatrzeć na obrazek pędzla, jak odejść na 10 metrów, wychodzi jakiś obrazek bardzo zwichnięty, bo tym działaniem wewnątrz Polski ten sam IPN nanosi wred działaniom zewnątrz Polski. Relacji na arenie międzynarodowej, które teraz te relacje bardzo pachną czymś, nie tylko prochem i krwią, a bardzo paskudnym
nie tylko ideowym, hybrydowym, różnym terrorystycznym układom i tymi działaniami IPN, i Żaryny, i Muryny, i reszta, od których powinna jak łza odchodzić czystość zdania polskie. Niestety działają we wred Polski teraz. Ja że mówię, jedna sprawa, kiedy minister Mariusz Błaszczak powie, politycznie poprawnie to normalne, partia wygrała, ona rządzi, ona politycznie robi różne poprawności, które im tej partii Polacy dali głosy na wybory, żeby ona prowadziła tym kierunkiem swoje poprawności, tu, którą wybrali Polacy. Ale ja ż mówię, są polityczne partie, które zmagają się dla tego, żeby otrzymać władzę, a są instytucje, które były, powinny były być by jak czyste, jak łza, żeby wszystkie opcje polityczne. Ale niestety pionoważ przeszkadza Polakom mieć takie wspólne, spójne pojęcie ogólnie polskie, propolskie i prochrześcijańskie, prokoleżeńskie do swoich aliantów. Bardzo trudno. I dlaczego wszystko w ogóle to tak niebezpiecznie? Bo ludzie tracą duszę, tracą duchowną sprawiedliwość ponad IPN, które właśnie, że. I co Bóg powiedział? No właśnie, że nie mnie powiedział Bóg, a to, co napisano w Biblii. On powiedział, że kiedy kraj i ludzie w tym kraju już prawie stracone, zwichnięte, no Sodom i Gomora, to Bóg jeszcze bardziej nakręca serce rządu tego ludu, który stracony już, zwichnięty, swojej pogardzie, pychie i różnych sodomiach, żeby ten naród lub doprowadził sam siebie do krwawej wojny i zagłady, lub to robi przyroda. Dlatego nie chcę, żeby nie Polacy, nie Ukraińcy tracili ten duchowny rozum i serce, chrześcijańskie odczucie do Boga, żeby potem ich Bóg nie karał, bo nie wszystko tak, jak w kościele. Aniołki śpiewają, ale ty tylko uwierz i wyleczysz razem z aniołkami. Gdyby tylko dlatego Bóg stworzył ludztwo, on by stworzył to ludztwo królikami, które mogą mieć godzinami, godzinami wielką satysfakcję.